Cześć, witajcie w Drewutni Michała. W dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie półkę. Ponieważ jest zima i masa czapek, kominów i szalików i rękawiczek wala nam się tutaj w przedpokoju, także stwierdziłem, że zrobię półkę. Półka będzie bardzo prosta. Będzie się składała z dwóch listewek. Jedna z nich jest taka, jak widzicie, wygięta. O, tak widzicie. Jest taka wygięta, takie L. Tu będzie przymocowana druga. Wszystko będzie się opierało na dwóch wspornikach i będę miał tutaj półkę, na którą dzieciaki swoje rzeczy, właśnie kominy, czapki, rękawiczki będą chłopcy mogli wrzucać. Także przygotuję wszystko, powycinam pod wymiar i pokażę Wam, jak to zmontować. Do zobaczenia za chwilę. Dociąłem nasze elementy. Półeczka będzie wyglądać tak. Natomiast teraz chcę je wzmocnić od dołu, ponieważ te listewki są bardzo cienkie. To wymyśliłem w ten sposób, że tu przykleję na gorący klej, żeby szybko i wygodnie. Takie dwa wzmocnienia, do których potem przykręcimy nasze wsporniki i wsporniki do ściany. Jak już wiem, gdzie będzie leżało, to nakładam klej. Jak będzie ze mną współpracował, współpracuje. Robię X-a u góry, X-a na dole, odkładam i przykładamy. O. Zaleta tego jest taka, że to od razu właściwie jest sklejone. Biorę drugą. X u góry, X z kleju na dole, taki prawie X mi wyszedł i przyklejamy. No i naszą konstrukcję mamy zrobioną. Klej mogę odłożyć, jeszcze chwilę poczekam i zaraz montujemy. No dobrze, nasza konstrukcja już na pewno wyschła. Będzie to wyglądało tak. Teraz do tych naszych dolnych wsporników przykręcę kątowniki. Ale nie w tę stronę. Trzeba się upewnić. Zanim przykręcicie, upewnijcie się, że od dobrej strony je chcecie przykręcić. Ja bym się właśnie pomylił, ale jest ok. Staramy się je przykręcać po środku tej listewki. W ten sposób po środku. Też nie ma co tego wymierzać. Tutaj patrzę sobie, widzicie? Czy nie widzicie? Widzicie, patrzę po tej krawędzi i tak mniej więcej, żeby licowała z tą częścią deseczki i lecimy. Delikatnie, żeby tego nie ukręcić. Pamiętajcie pod koniec zwalniać, nie na ostrych obrotach do końca, zawsze można dokręcić ręcznie. Albo zmniejszyć tutaj siłę, żebyście sobie nie ukręcili. No słuchajcie, półeczka jak się patrzy. Teraz muszę ją przymocować. Wypadałoby do tej czynności użyć poziomicy. Niestety nie mam tutaj w mieście poziomicy. Także trzeba to zrobić na oko. I moim zdaniem na oko jest idealnie. I teraz sobie zaznaczam, bo już tutaj nie wbiję kciukiem śrubek. Wezmę nóż i pokażę Wam, jak zrobić chociaż takie początki dla śrubek. Nie jest to chyba najbardziej profesjonalny sposób przygotowywania ściany szafy pod otwory, ale jest działający. I to jest moim zdaniem najważniejsze. Czyli we wszystkie te miejsca zaznaczone wbijam nóż i tak nim trochę kręcę. Tę samą czynność powtarzam, profesjonalną czynność. W drugim zestawie otworków. No i lecimy. Nie wkręcam mocno. Na razie chodzi mi tylko o to, żeby złapać tę półkę. Jak już dopakosowałem tę półkę, to dokręcamy na razie wstępnie kolejne śrubki.
sprawdzamy, czy jest, czy będzie. Czy będzie równo? Moim zdaniem będzie super. I teraz od najwyższej dokręcamy. No więc słuchajcie, półeczka jak się patrzy, tak nam wyszła. Moim zdaniem, jak zwykle, rewelacja. Będzie na czym trzymać kominy, czapki, rękawiczki. Zwłaszcza teraz zimą jest masa tych rzeczy. Dziękuję, że ze mną byliście w tym odcinku. Zapraszam do następnych. Cześć!